Cześć, nazywam się Arek Prus i witam Cię w podcaście dla przedsiębiorczych. W tym odcinku rozmawiam z Michałem Staniszewskim, doradcą zarządów, konsultantem biznesu, który pomaga w usprawnianiu firm oraz ich skalowaniu. To jest pierwsza część, w której poznasz mindset Michała. W kolejnym odcinku Michał opowie o 5 etapach rozwoju biznesu, od etatu do dobrze prosperującej firmy. Cześć Michał. Cześć Arek. Jak samopoczucie? No, w porządku. Bardzo dobry dzień, intensywny, pracujący, rozwojowy. I taki ma być, super. To pytanie teraz, żeby ten dzień był też inspiracją dla naszych słuchaczy, to zacznijmy na razie lajtowo, od książki. Która książka bądź audiobook wywarła największy wpływ na Twoje życie? To jest trudne pytanie. Dlatego, że na każdym etapie mojego życia coś innego mnie inspiruje i coś innego mi się podoba. Jakbym tak zaczął od takich chyba bardziej świadomych początków, takie gdzie się zacząłem zastanawiać, co mi ta książka tak naprawdę daje, jak się przygotowywałem do naszej rozmowy, zacząłbym od Hobbita. To może być zaskakujące dla niektórych osób, ale bardziej pod kątem tego, że nawet mała jednostka, mała rzecz może zmienić bardzo dużo w historii świata. I mam takie poczucie, że wiele działań, które robimy, one w mniejszym lub większym stopniu wpływają na to, jak działają właściciele biznesów, jak oni zmieniają swoją małą ojczyznę albo swoje środowisko, w którym działają. Więc to jest taka pierwsza jakby myśl. A kolejne to już są bardziej biznesowe, takie ostatnio, gdzie chyba jak je przeczytałem, to miałem poczucie, że to jest coś, czym bym się chciał zajmować i co bym chciał robić i co mi się podoba. Czyli mapy strategii w biznesie Kaplana Nortona, co dla osób, które mnie znają, będzie bardzo, bardzo oczywiste i trochę tak jak mantra powtarzane. No ja też się uśmiecham, bo tak, faktycznie, coś w tym jest. Podlinkujemy też tą książkę, żeby słuchacze mogli ewentualnie zakupić sobie ją u siebie. No, dokładnie, więc to biznesowo. No i trzecia taka biznesowo, na której mocno pracujemy też i z klientami, czyli Millionaire Master Plan Rogera Hamiltona, który mi pozwala dużo szybciej rozwijać biznes. Myślę, że też ją znasz, więc tak jest. Mówię. No dobrze, to mamy 3 inspiracje. Dzięki. I pierwsza taka nieoczywista, a fajna też sam czytałem, więc też polecam. Okej, okay. A interesuje mnie też trochę, co siedzi w Twojej głowie. Dlatego pytanie do Ciebie, jakiej rady udzieliłbyś dzisiejszemu sobie, mając ale 80 lat? 80 lat, rada dla mnie. Wiesz co, to taka pozytywna i negatywna, to znaczy zależy od z której strony spojrzeć. Taka z punktu widzenia negatywnego i z doświadczeń ostatnich, to taka, żeby ustalać zasady współpracy, zanim zacznę je realizować, bo pewnie jak wiesz, to u mnie jest tak, że na dużym zaufaniu i na dużej takim poziomie ufności do różnych osób, i czasami to jest wykorzystywane nie do końca dobrze. A że ja mam tak, że dobra, działajmy, a później się dogra szczegóły, to nie zawsze to dobrze się kończy. Więc chyba to byłaby taka rada od takiej złej strony, a z takiej pozytywnej to chyba uwierzyć w siebie mocniej. Bo myślę, że to jest taka pewność siebie i takie poczucie wartości bardzo wpływa na różne rzeczy. To znaczy, żeby mieć takie poczucie, że to, co robimy, nawet jeżeli to nie jest właśnie nie wiadomo jak duża rzecz, to ona jest nasza, jest wartościowa i jest wystarczająco dobra na ten moment. Bo często mamy takie za duże aspiracje, chcielibyśmy robić, nie wiem, wielomilionowe biznesy, zmieniać świat na bardzo dużym poziomie, a okazuje się, że tak naprawdę dzień po dniu robimy ciekawe, fajne rzeczy i powinniśmy z tego być dumni tak naprawdę, z tego, co każdego dnia, krok po kroku robimy, jesteśmy w tym procesie rozwoju. Dobrze, to jakie są Twoje poranne bądź wieczorne rytuały? To może zacznę od porannych, bo mamy poranek, więc będzie pewnie łatwiej. Najczęściej jest tak, to może być też ciekawe z punktu widzenia takiej pracy nad swoją energią, jak ktoś się będzie odchudzał, to będzie też ciekawe. I to jest dziwne dla niektórych osób. Gdzieś kiedyś wyczytałem, albo ktoś mi powiedział, że jest taka metoda, gdzie na kilogram masy ciała
musisz wypić 0,4 litra, czy tam na 10 kg masy ciała, 0,4 litra wody, to jest taka dobra norma, żeby się dobrze czuć. No idąc tym tropem, ja codziennie rano przygotowuję sobie 3 butelki wody po 1,5 litra i mam już tak ustalone, to też może być dziwne, że co 6 godzin mniej więcej jedna butelka powinna schodzić. I ostatnio miałem taką myśl, bo zapytała mnie moja dziewczyna, dlaczego przygotowuję te 3 butelki wody, jak mógłbym je przygotować, jakby wypić jedną i później po tym jak ją wypiję, wypić drugą. I okazało się, że ja po prostu jak wypiję tą jedną, ja widzę, że mam jeszcze 2 pełne, to znaczy wiem, gdzie jestem w realizacji tego celu, czyli wypicie tych 3 butelek wody. Dobre. A jak kiedyś tego nie zrobiłem, to znaczy napełniłem jedną, a 2 były puste, to był taki moment zawahania, czy to znaczy, że ja już ją wypiłem, czy to znaczy, że ja jej nie przygotowałem. I się po prostu pojawił taki błąd w systemie. Więc teraz przygotowuję 3 od razu i teraz wiem, że jak jest pełna, to znaczy, że po prostu jej nie wypiłem, ominąłem coś i muszę nadrobić realizację tego celu. Spoko. A które z Twoich przekonań, bo na pewno są takie, które są szalone, właśnie wydają się takimi innym ludziom? Przekonanie. To jest ciekawe, bo biznesowo to jest niepopularne. Myślę, że to jest kwestia pieniędzy. To znaczy mam takie poczucie, że trochę żeśmy się zagubili w aspekcie finansowym i podejście do ekonomii, w której opiera się to na braku, to znaczy, że nie, brakuje nam pieniędzy albo że pieniądze są takim motorem napędowym działań w gospodarce. Oczywiście tak, tylko mam wrażenie, że poszliśmy w takie ekstremum, że to jest jedyna wartość, która jest dla nas istotna, tak? Czyli nie traktujemy pieniędzy jako miary sukcesu, tylko traktujemy, że mamy kasę i to jest jakby wartość sama w sobie, a w mojej ocenie powinno być odwrotnie, to znaczy bardzo dużo doświadczeń ostatnio, szczególnie w kontekście kryzysu, opiera się na tym, że kurczę, nie mamy pieniędzy i brakuje nam takiego podejścia, że nie musimy mieć pieniędzy, żeby sobie funkcjonować w pewnych społecznościach, są wymiany barterowe, pomagamy sobie na zasadzie jakiegoś ekwiwalentu marketingowego, czyli na przykład u nas się czasami tak zdarza i to jest takie nasze trochę działanie CSR-owe, bym powiedział, i taka nasza chęć pomagania innym, że raz na jakiś czas są przedsiębiorcy, którzy nie mają pieniędzy, nie mają budżetu, są w jakiejś trudnej sytuacji i my im pomagamy rozwijać te ich biznesy, mimo że oni nie są w stanie sfinansować jakby naszych usług w tym pierwszym etapie współpracy. I tu bardziej pracujemy na takiej zasadzie, że jeżeli ktoś nie ma budżetu, a możemy mu pomóc i on chce, no to my szukamy takiego sposobu, żeby ta kasa się pojawiła i ją ściągnąć z rynku w jakiejś perspektywie czasowej, ale to jest jakby takie wtórne co do tego, co my mamy zrobić. I dla wielu ludzi to jest nieintuicyjne, czyli takie podejście, gdzie bardziej dbamy o ekologię, czyli ten ekosystem biznesów, które się wspierają, a nie mamy przeszkody w tym, że kasa nie jest, jakby jest takim blokerem działań. Tak? Oczywiście nie może, wiadomo, że nie można tego robić w takiej skali, że wszystkim będziemy świadczyć usługi bez wynagrodzenia, no bo to po prostu nie da się tego zrobić w społeczeństwie i w tym systemie, w którym jesteśmy, czyli w tym systemie, gdzie jakby no jest ta wartość jakby potrzebna, musi być ta kasa, żeby realizować rzeczy, ale myślę, że to jest takie ciekawe podejście Walta Disneya chyba do tego, gdzie on mówił, że on nie robi filmów po to, żeby zarabiać, tylko że on zarabia po to, żeby robić filmy. Mhm. I myślę, że to jest taka myśl, która bardzo mocno mi pasuje, z którą się utożsamiał i takie przekonanie moje, że jest coś więcej. To znaczy, że pieniądze są skutkiem, efektem naszej dobrej pracy i dania wartości, a niekoniecznie celem samym w sobie w biznesie. I jak pracuję z przedsiębiorcami, którzy mają te pieniądze, są na wyższym poziomie biznesowym, mają swoje firmy, no to się okazuje, że właśnie jak już masz te pieniądze, to one nie są wartościowe na tyle, żeby o nie walczyć. Czyli pojawia się kwestia zarządzania czasem i oni dużo bardziej cenią sobie swój czas, możliwość rozwoju osobistego, spotykania się, kontaktów, relacji, bo pieniądze one przychodzą jako efekt ich wymiany wartości, budowania tej wartości dla ich klientów. Mhm. To myślę, że to może być takie przekonanie, które no nie jest powszechne, tak mi się przynajmniej wydaje. Mhm.
Jaka była jedna z najlepszych inwestycji w twoim życiu? To bym podzielił na też takie trzy rzeczy. Pierwsza to taka zupełnie prywatna, no bo mamy ten obszar, gdzie rozmawiamy o takim mindsetie. To inwestycja w rękawice, takie profesjonalne rękawice do bronienia. Zresztą wiesz, że jakby bronię gram, powiedzmy tak amatorsko albo półprofesjonalnie, jakby chcieć Piłka podwyższyć nożna. pewien status, piłkę nożną. No i jak zainwestowałem w dobry sprzęt, wydałem kilkaset złotych na rękawice, no to widziałem, że że warto to zrobić. To znaczy nie ma sensu oszczędzać na sprzęcie, trzeba zainwestować w najlepsze, co jest możliwe i wtedy dużo lepiej to działa. Druga rzecz to taka bardziej z rozwoju osobistego, czyli inwestycja w siebie, w edukację, w naukę, szkolenia, rozmowy z ludźmi, z przedsiębiorcami, ale nie tylko. No i trzecia to już taka inwestorska typowo, czyli pożyczanie pieniędzy na procent pod realizację inwestycji. I każda z nich trochę ma inny outcome, czy inne rzeczy są efektem tej inwestycji, ale bym takie podzielił, tak? Czyli inwestycja, czy pożyczenie pieniędzy komuś pod inwestycję z punktu widzenia biznesowego było najlepszą inwestycją. Inwestycja w siebie, w rozwój, w głowę z punktu widzenia właśnie rozwoju osobistego i takiego przyspieszenia efektów biznesowych. No i ta trzecia taka już hobbystyczna, czyli inwestycja w dobry sprzęt, która no, pozwala unikać też kontuzji czasami, pozwala dużo lepiej realizować się w zadaniu, które akurat mam na boisku, to myślę, że takie trzy bym wymienił. Mhm. Czy są jakieś sentencje, którymi kierujesz się w życiu? Tak, jest ich kilka. Taka właśnie Rogera Hamiltona, jednego z moich mentorów, to jest taka, gdzie on mówi, że w naturze, po angielsku to pewnie łatwiej brzmi, czyli in nature nothing is rushed, everything is accomplished, czyli że w naturze nic się nie da przyspieszyć, tylko wszystkie rzeczy mają swój rytm, swój taki cykl życia i po prostu te rzeczy się dzieją naturalnie. Im bardziej naturalnie realizujemy pewne rzeczy, tym jest lepiej. Oczywiście czasami my przyspieszamy, ale się okazuje, że i tak pewnych rzeczy się nie da przyspieszyć i to mi się od razu pojawia takie powiedzenie z zarządzania projektami, że nie da się być 9 razy w ciąży, tak? Tylko po prostu jest ten proces rozwoju dziecka od poczęcia do urodzenia i po prostu musi trwać te 9 miesięcy, tak natura to wymyśliła i ma to jakiś głębszy sens. I to szczególnie przy biznesach widzę, że im bardziej się naginamy, im bardziej chcemy docisnąć, tym częściej to nie wychodzi. Znaczy my musimy mieć taką świadomość, że po prostu to, co mówiliśmy we wcześniejszym etapie, codziennie krok po kroku dokładać tą cegiełkę i w pewnym momencie ten biznes zaskoczy. Oczywiście trzeba mieć to dobrze przygotowane, poukładane, no ale będziemy o tym pewnie też mówić w kolejnym etapie naszej rozmowy. Mhm, dokładnie tak. Zresztą wiesz, wiele osób mówi, że szybki wzrost to rakowy wzrost, a lepszy jest organiczny, więc coś w tym tak jest, nie? Tak, to w kontekście filozofii zebr i jednorożców, tak, i pokazywania tych startupów, gdzie one gdyby nie inwestycje inwestorów, no to nie miałyby po prostu szans na przeżycie w jakiejś tam perspektywie, nie wiem, roku, dwóch czy trzech, bo po prostu model biznesowy jest oparty o zasilanie kapitałem inwestorów, a nie kapitałem od klientów. Zresztą pewnie też, jak obserwujesz rynek startupowy, pytania na forach, jak mam sfinansować rozwój mojego startupu, tak? No i wszyscy mówią, a tu pod inwestora przygotuj deck, a jak ktoś powie, no więc to od klientów zbierz pieniądze, daj im wartość, za którą będą chcieli zapłacić. I jest takie bardzo duże zdziwienie właścicieli startupów, ale jak to? A da się. Zresztą wszystko ma swoje plusy i minusy. Ale no w momencie, kiedy tworzysz biznes, no to pojawiają się po drodze porażki. To prawda. Jest to nieuniknione. W związku z tym pytanie, jak w twoim przypadku porażka wpłynęła na twój późniejszy sukces? To tu bym dwa aspekty zrobił. Pierwsze to jest pytanie, jak zdefiniować sukces i czym dla nas jest sukces? Mhm. Jak my to traktujemy? Czy sukcesem jest zdobycie, nie wiem, 10, 100 tysięcy, miliona czy więcej złotych? Czy sukcesem jest to, że pomogliśmy jednej, 10, 100 czy 1000 osób rozwinąć swój biznes, nie wiem, pójść do przodu
w życiu prywatnie czy zawodowo. Jeżeli chodzi o taką porażkę, to mój wniosek, póki jeszcze nie znałem jakby tych narzędzi, których dzisiaj używam, był taki, że ja po prostu za szybko zacząłem zatrudniać ludzi albo za szybko zbudowałem zespół, mimo że jeszcze nie miałem klientów. Czyli jakby skalowanie biznesu, to też było takie ciekawe. Zebraliśmy 10 osób na pokład i przez półtora roku pracowaliśmy nad produktem, którego nikt nie chciał. I oczywiście dzięki mojej dziewczynie Oli, ona jest super od budowania zespołów, to ten zespół był świetnie zaangażowany, lubiliśmy ze sobą się spotykać, pracować, robić rzeczy, ale wtedy brakowało mi takiego podejścia biznesowego mocno. No i zespół był super, ale nie mieliśmy produktu, nie dojechaliśmy do rynku i teraz po prostu wiem, że od samego początku firmy nie mogę sobie pozwolić na to, żeby półtora roku firma nie zarabiała, tak? Tylko jak najszybciej właśnie dostarczanie wartości do klienta, pomaganie w rozwoju ich biznesów. I chyba to taka zmiana myślenia, czyli zamiana jakby spotykania się fajnej atmosferki na biznesowe podejście, to chyba to jest takie kluczowe. Czyli żeby jak najszybciej wyprodukować nawet etapowo, iteracyjnie produkt, jakąś propozycję wartości i od razu testować na klientach, na jednym kliencie, 10 później kolejnych i skalować biznes. Bo jak będzie, wiadomo, bo wiele osób ma takie duże aspiracje, że chciałoby od razu zawojować świat i ma chęć zrobić od razu, wejść od razu, wskoczyć na zbyt wysoki poziom biznesowy. I oczywiście trzeba mieć to w głowie, ale mieć etapy rozwoju, które będą weryfikować produkt, później ewentualnie robić piwotowanie i szukać swoich nisz, szukać swoich przewag konkurencyjnych i w taki sposób budować biznes. Czyli nie 10 osób do zespołu, weźmy kasę od inwestora, zróbmy biznes, przynajmniej w mojej perspektywie oczywiście może to też model zadziałać, tylko na jakby mała propozycja wartości, jeden klient i później nie wiem, 10 i kolejny. Dobrze, wiem, że masz mnóstwo pomysłów, a co robisz, kiedy ci ich brakuje? To jest pytanie ciekawe z mojego punktu widzenia, bo raczej to mi nie grozi. Znaczy ja chyba tak nie mam, że mi brakuje pomysłów, raczej mam taki problem, że mam ich za dużo i mam problem, który wybrać, który jest jakby najbardziej z potencjałem do zmiany rzeczywistości czy pomocy klientom. Ale jak się nad tym zastanawiałem, wyszły mi takie, powiedzmy, 3, ale tak naprawdę 2. To znaczy, jak już to się faktycznie zdarzy, chociaż to bardzo rzadko się dzieje, to pierwsza, która mi przyszła do głowy, to taka, że odpuścić. To znaczy, ja zauważyłem przynajmniej u siebie, wiem, że różne osoby mogą mieć trochę inaczej, też wynika to z narzędzi czy z wiedzy, którą mam, że u mnie działa coś takiego, że ja potrzebuję odpuścić, potrzebuję na chwilę się zatrzymać w takim moim pędzie miliona pomysłów i u mnie działa właśnie relaks, odpuszczenie, taka trochę nuda i taki czas na myślenie. I wydaje mi się, że to u właścicieli biznesów pojawia się wtedy, kiedy oni mogą pozwolić sobie, żeby pojechać na wakacje na tydzień, dwa na urlop, co też jest jednym z problemów biznesowych. I przez to, że mogą wyjść trochę z takiego kołowrotka jak chomik w kółku, kiedyś też o tym żeśmy rozmawiali, to mogą na ten swój biznes popatrzeć z perspektywy nie pracy w biznesie, tylko pracy nad biznesem i wtedy te pomysły na rozwój biznesowy się pojawiają. A u mnie specyficznie, to dlatego mówiłem, że to są takie 3, ale tak naprawdę 2, pojawia się wtedy, kiedy dostarczam sobie wodę w formie prysznicy, kąpieli, bo wtedy po prostu się relaksuję i ta woda mi pomaga tak jakby oczyścić głowę, skupić się na właśnie relaksie, a nie na problemach. I to jest jakby taki pierwsza duża działka, czyli właśnie relaks, zatrzymanie się na chwilę i popatrzenie trochę z boku na sytuację, czy biznesową, czy życiową. A z drugiej strony coś, co u mnie działa i co mnie tak naprawdę od razu tak podpala, jest taką iskrą do pomysłów, to jest burza mózgów i rozmowa z ludźmi. To znaczy, jeżeli ja lubię dużo rozmawiać i dużo, dużo mówić, jeżeli ktoś mi zadaje pytanie, jest ciekawy jakiegoś mojego punktu widzenia czy spojrzenia, to mi się odpala 100 milionów pomysłów na to, jak możesz zrobić biznes. To jest chyba mój talent,
ja go dobrze czuję i jakby to mi też pomaga rozwijać biznes. Jak mam kogoś, kto mówi, słuchaj Michał, mam taki problem, to mi się to od razu odpala, wiesz co, to i to zrób. Albo w to i to kiedyś zrobiłem, to zadziałało, to nie zadziałało i to jest świetne z punktu widzenia biznesowego. Dużo gorzej działa w relacjach damsko-męskich, bo pewnie też wielu facetów może o tym wie, może o tym nie wie, to że dziewczyny potrzebują, żeby być wysłuchane, a niekoniecznie, żeby dawać im rozwiązania. No tak, czyli mentoring w relacjach damsko-męskich niekoniecznie zawsze się sprawdza, krótko tak, mówiąc. Tak, tak, ale to też się trzeba tego nauczyć i na etapie komunikacji, relacji z drugą osobą ustalić, co jest tej osobie tak naprawdę potrzebne. I ja notorycznie popełniałem ten błąd, że jak dziewczyna, z którą byłem, mówiła mi, że ma taki problem, to ja mówię, a to jest nie problem, to nie jest problem. W ogóle tu jest 100 milionów rozwiązań, to tylko to zrób. I było takie, kurczę, ale ja nie potrzebuję rozwiązań, tak? I to jest takie ciekawe w mojej ocenie. Głowa pełna pomysłów. No, a ja ci zadaję No tak. pytanie, co robisz, kiedy ci brakuje pomysłów? No. Tak, no ale wyciszyć się. Okay. Wiesz, to i można byłoby ewentualnie, słuchać wiesz, żeby to pytanie było dla mnie bardziej takie trafne i może trudniejsze nawet do odpowiedzenia, ja to byłoby wchodzisz we takie, flow. co robisz, kiedy wchodzisz we flow, albo co robisz z tymi milionem pomysłów, czyli nie kiedy ci brakuje, tylko kiedy jest ich za dużo. I tu pewnie miałbym problem i to jest pewnie rzecz taka dla innych, jak można by mi podpowiedzieć, co ja mógłbym z tym zrobić. Oczywiście ja już wypracowałem też kilka technik, jak sobie z tym radzić, ale faktycznie może tak być, że osoby, które mają tyle pomysłów, no muszą znaleźć sobie sposób, jak te pomysły kanalizować i je realizować później, tak? Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Na koniec mam dla Ciebie prezent przygotowany przez Michała. Matrycę rozwoju biznesu. Możesz ją pobrać bezpłatnie w notatkach do tego odcinka na stronie zmodelowani.pl. A na koniec jeszcze dwa ogłoszenia parafialne. Jeśli chcesz zainspirować innych i podzielić się swoją strategią, która zostanie opublikowana na stronie zmodelowani.pl, zrób to poprzez zakładkę Zostań zmodelowany, zmodelowana. Tam też znajdziesz wszystkie szczegóły. Masz uwagi do podcastu? Będę wdzięczny za każdą opinię, bo pozwoli mi to rozwijać podcast we właściwym kierunku. W tym celu skontaktuj się ze mną albo na Facebooku, albo mailowo na kontakt@zmodelowani.pl. I wielkie dzięki za 3 5-gwiazdkowe opinie na Apple Podcast. A teraz zapraszam do kolejnego odcinka z Michałem, gdzie opowie o 5 etapach rozwoju biznesu. Od etatu do dobrze prosperującej firmy. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Słuchaj, zmodeluj i zarabiaj.